Ostatnio na kanale pojawił się taki komentarz, który mi się bardzo spodobał. To było chyba miesiąc temu i Adrian napisał: przylot do Polski, a na lotnisku Cash. Idealnie właśnie wszedłem w kadr. I wprawdzie nie był na lotnisku, ale mamy zaszczyt gościć u niego w domu i... nie rujnuj mi! Zaszczyt gościć u niego w domu! Tak, jak byliśmy w Stanach, to Cash nas zaprosił do siebie już wtedy i mieliśmy to wszystko zaplanowane. Jest szansa, że zobaczymy się w Polsce, ale to już będziemy myśleć... Oby nie. Przyszło. No i spędzamy u niego najbliższe 3 dni. Tak naprawdę jesteśmy tutaj od wczoraj, ale wczoraj wybraliśmy się na miasto, tak bez kamer, i Cash zabrał nas na najlepszy ramen, jaki jadłam w życiu, i podobno najlepszy ramen w Polsce. Jak to się nazywało? Arigator, aczkolwiek to może być jeden z 3 najlepszych ramenów w Polsce, dlatego że jest jeszcze A to Ramen w Łodzi, jest Arigator w Warszawie i jest... zapomniałem nazwę. Na Kruczek. W każdym razie to był najpyszniejszy posiłek, jaki spożyłam prawdopodobnie w ciągu ostatniego roku. Naprawdę, rewelacja. Szał. Dzisiaj z rana już się wybraliśmy na zakupy, bo musiałam sobie kupić mleko owsiane do matczy. Poleciliście mi na Instagramie. Cash nawet próbował matchę. Matcha 8/10. No to dużo. Polecam. Nie no, dużo, dużo. Tomek nawet lubi, bo mamy w końcu ceremonialną. A w ogóle wspomnij, jak on hejtował wczoraj pomysł wyjścia na ramen. O, ramen, ja tak, coś prawdziwego i porządnego. A później siedział i tak, jak żałuję, że coś jadłem dzisiaj, bo tak to bym zjadł jeszcze więcej tego ramenu. Tak, hejter, potwierdzam, to potwierdzam, tak było. W każdym razie od kilku tygodni wszyscy dajecie mi znać, że w Biedronce są dostępne moje ulubione lody Solero i kupiłam je w końcu. Cześć Tomasz W. Dzień dobry. Jak wrażenia po pierwszym dniu w Polsce? Bardzo fajnie, bardzo dobry ramen tu mają. I od samego początku mówiłem, żeby iść na ten przepyszny ramen. Tak. Próbowali mnie zniechęcić do ramenu, ale mówię nie, bo słyszałem, że w Polsce jest najlepszy ramen. Pyszny był naprawdę. Bardzo dobry był. W ogóle chcieliśmy bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić mamę Casha, która jest niesamowita i moi drodzy, proszę teraz o uwagę. Czy wiecie, co ona zrobiła? Wykrochmaliła i wyprasowała nam pościel i ręczniki i to wszystko nam wczoraj przywiozła. Rozumiecie? Dziękujemy, pozdrawiamy. Jaki plan? My jesteśmy już ubrani. W Polsce jest zimno. Ale wiecie, narzekaliśmy ostatnio na upały, to teraz przynajmniej jest chłód, ale taki straszny. To teraz ponarzekamy na nieupały. Plany mamy takie, że wychodzimy zaraz, jedziemy na spotkanie Casha w Volvo. Zaprosił nas, jesteśmy zaszczyceni po raz kolejny. Cash nie lubi, jak mówię, że jesteśmy zaszczyceni, ale jesteśmy. I co wam mogę jeszcze powiedzieć? Załatwiliśmy sobie numery telefonów. I jesteśmy gotowi na najbliższe 6 tygodni życia w Polsce. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Jaki masz mikrofon? Tak. Widzieliście, to jest taki roller do ciuchu. O właśnie, muszę wam pokazać 2 rzeczy. Czyli ten roller, ja wiem, że to każdy zna, ale ten jest miniaturowy. I druga rzecz, której Cash nie znał, to żelazko w płynie. W Polsce chyba są takie płyny, tylko pewnie nie w takim malutkim rozmiarze. To się spsikuje na ciuchy, zawiesza na wieszaczku, żeby sobie spadało, albo można trochę ponaciągać i nie ma żadnych zagięć. Podejrzewam, że podobną rzecz można po prostu zrobić używając wody zwykłej, na pewno działa to tak samo. Można również włożyć płaszcz na przykład pod prysznic, znaczy do łazienki, w trakcie gdy Cash się kąpie. Tak zrobiliśmy, ale nie zadziałało. Wiecie, o co chodzi, kąpał się w gorącej wodzie, para leciała, myśleliśmy, że może się wyprostuje, ale no niekoniecznie, to działa lepiej. Widzieliście nas w takim wydaniu? Znaczy w sumie nie jesteśmy jakoś strasznie elegancko, ale to tak nie do końca tak, nasz styl. Na nasze leśne warunki to tak trochę elegancko. Trochę elegancko, no. Ogólnie po pierwszym dniu, po pierwszym wieczorze, ja osobiście jestem zachwycony Warszawą, znaczy tym, jak to miasto żyje. Może to wynika też z tego, że my naprawdę mało przebywamy w takich cywilizowanych miejscach i jest to taka trochę nowość dla nas i bardzo mi się to podoba. Zobaczymy jak długo, bo może się zmęczę dużym miastem, ale na razie jest super. Poza tym Cash zrobił nam nocny obchód po części Warszawy i bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda. Wiecie, jak my zawsze pojawiając się w nowym mieście jesteśmy zachwyceni i przeprowadzamy się tam automatycznie? Aktualnie jesteśmy na etapie, że w przyszłym roku przeprowadzamy się do Polski. Ciekawe, ile to będzie trwało. Tak na chwilę. Dopóki nie pojawimy się w nowym miejscu. Taki pomysł powstał. Może na chwilę spróbujemy Chociaż w tamtym roku... Już myśleliśmy kiedyś o tym, w tamtym roku tak mówiliśmy chyba tak, też. Tak, mieliśmy w tym roku przyjechać na pół roku. Dobra, mam dla was zagadkę. I kto zgadnie, dostanie nagrodę. W trakcie naszego pobytu w Polsce będziemy się wybierać do jakiegoś kraju na wycieczkę. I kto zgadnie do jakiego, dostanie pocztówkę z tego miejsca. Pierwsza osoba, która zgadnie. Michał, kur... Zrobimy szybki test Solero, jak czekamy na Casha. Wow. Zdrowie. Wiesz, jaka to jest różnica? Wow. Ta że to są śmietankowe lody. Wiecie, że w Stanach nie ma lodów śmietankowych? Nieważne, trzeba to powiedzieć wiele razy. Nie ma, w ogóle nie idzie dostać lodów śmietankowych. Są tylko waniliowe. Cash? Co? Chodź tu. Jestem. Dobra, ale woła to na patyku. Jesteśmy gotowi, wychodzimy w miasto. Coś będziemy musieli zjeść, jeszcze mamy trochę czasu, jest pierwsza. Może powinnam się przedstawić ten polski czas. Jest 13. O 19 mamy spotkanie w Volvo. Jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Ale tak się ubraliśmy, że już się rozebraliśmy. Tak, ja byłem w Warszawie, jak byłem mało lat i praktycznie nie znam w ogóle Warszawy. A Pałacu Kultury nie widziałem lata. Nie wiem, czy wiecie, ale Cash jest doskonałym przewodnikiem. Wczoraj nas oprowadził po mieście i dzisiaj z powrotem jesteśmy pod Pałacem Kultury. Przewodnikiem to mnie przeginał pałę, ale słyszałem taką ciekawostkę historyczną, ale nie wiem, czy jest to prawda, bo próbowałem to wygooglować i mi się nie udało. Ale podobno Pałac Kultury był budowany 3 lata, 3 miesiące i 3 dni. I warto podkreślić, że sala kongresowa jest już remontowana 8 czy 9 lat. Więc 3 lata stawiali, a teraz remontują od 8 jedną salę. Zachwycam się. Zachwycasz się Polską? Czuję się jak dziecko na wycieczce z podstawówki. Dosłownie. Ja też. Zazwyczaj jak jesteśmy w Polsce, to jedziemy do Rzeszowa od razu i siedzimy z rodziną, a tym razem Cash nas oprowadza po mieście. Kolejna ciekawostka historyczna jest taka, że Pałac Kultury, który wybudowany został w 1955 roku, oryginalnie miał kolor przypominający bardziej to, co widzicie tutaj na tych filarach. Natomiast ma taki, jaki ma, ponieważ jest on po prostu brudny. To nie mogą tego wyczyścić? Nie wiem, czy mają tak dużego karszera. Podejrzewamy, że po prostu kosztowałoby to masakryczne pieniądze. Majątek. Stwierdzam, że Cash stęsknił się za vlogowaniem. Nieprawda, ale nie wiem, dlaczego robię za... Tak, na pewno, no. Nie wiem, dlaczego robię za eksperta od budynków, Anita cały czas chce, żebym powiedział coś o jakimś nowym wieżowcu czy nowym budynku. Nie wiem, o co chodzi, ale ten budynek, który widzicie tam, to jest Varso Tower i on ma 53 piętra, jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej, ma 310 metrów razem z iglicą i został oddany do użytku w tym roku. Ale nie jest to najwyższy budynek w Europie, dlatego że najwyższym budynkiem jest budynek w Petersburgu. W Petersburgu? Tak. On tak ma ile? 10 cm długości, coś takiego. Wiedzieliście? Można sobie wynająć, jakbyście chcieli pojeździć po Warszawie maluchem. W Chicago jest parę osób, które mają takie maluchy, ale nigdy nie widziałem na drodze. Widziałem raz tylko z takiego starego Fiata 500 i wyglądał komicznie wśród tych dużych amerykańskich samochodów. Zazwyczaj na jakichś festiwalach się pojawiają, tak, nie? Maluchy, no. Jak widzicie, dzisiaj vloga przejął Cash i w sumie bardzo się cieszę, bo tak idziemy tymi ulicami i czuję takie zmęczenie i zastanawiam się, dlaczego przecież piłam kawę i tak dalej, ale w sumie przyleciliśmy wczoraj, więc chyba jetlag wchodzi. Mam nadzieję, że na niedługo. Wczoraj staraliśmy się wytrzymać jak najdłużej, w sumie poszliśmy spać chyba o 2:30. No jak będzie trzeba, to będziemy się wspomagaczami dopingować. Chyba trzeba będzie na jakiegoś wspomagacza zaraz uderzyć. Powiem wam, że Warszawa bardzo mi się podoba i podoba mi się, że jest tutaj mnóstwo zieleni i zaczynamy taką złotą polską jesień, mam wrażenie. Jak byliśmy w Polsce w 2018 roku, też byliśmy właśnie w październiku i była po prostu niesamowita pogoda, złota polska jesień, cały czas było około 20 stopni i było przepięknie, świeciło słoneczko. Dzisiaj też jest bardzo ładnie, właśnie coś na ten styl. najbardziej dziwi na razie w Warszawie, to ilość ludzi, jaka tutaj jest, i nawet wczoraj, czyli w czwartek o 12 w nocy było mnóstwo ludzi, i to, że częściej słyszę język obcy od języka polskiego, i to też jest super, jest mnóstwo ludzi. Teraz jesteśmy w przejściu, tam jest patelnia tak zwana, czyli tam, gdzie jest wyjście z metra centrum, i żeby dostać się na drugą stronę ulicy, to trzeba było zawsze przechodzić właśnie takim przejściem, które zawsze było zawalone ludźmi, w szczególności w godzinach szczytu. I jak czujecie i widzicie to, co się tutaj dzieje dookoła, ma to taki, no, mało reprezentacyjny klimat, ale ostatnio, chyba w zeszłym roku, wbudowali przejścia dla pieszych na górze, więc teraz, żeby się dostać na drugą stronę Marszałkowskiej, nie trzeba już się tutaj przebijać przez te przejścia, co było dosyć problematyczne, jak człowiek chciał jechać rowerem czy hulajnogą. Tak jak widzicie, jest tutaj dużo kontrastu. A co ciekawe, pachnie tutaj kadzidełkami. Znaczy, przed chwilą pachniało kadzidełkami. Teraz pachnie bułeczkami. A tutaj taki bazar, co? Że możesz tak, jest bazar, faktycznie. Tak, mnie to najbardziej zastanawia, jak to jest możliwe, że te wszystkie biznesy się tutaj utrzymują, bo ja podejrzewam, że czynnik musi być tutaj naprawdę wysoki, ale no nie wiem, kto sobie kupi klapki takie domowe, skórzane tutaj idąc. Jak gdyby nie widziałem nigdy klientów u tych ludzi, ale to jest naprawdę ciekawe. Okej, stąd może się wydobywać zapach kadzidełek, z tego co widzę. Słuchajcie, to co mi się na maksa podoba w Warszawie, to jest to, że tutaj jest mnóstwo takich miejscówek na spotkania po prostu. W każdej części miasta tak naprawdę, sorry, jestem nieprzytomna, ale właśnie znajdujemy się chyba na Placu Wiechy. Wczoraj byliśmy na Żoliborzu, byliśmy na Koszykach, Koszyki chyba się to nazywa, tak? I to jest niesamowite. Tutaj można sobie po prostu przyjść, połazić, są miejsca, żeby usiąść na środku, jest mnóstwo restauracji, są też bloki, ludzie tutaj mieszkają. Podejrzewam, że nie za dobrze się tu mieszka, bo podobno do 5 rano są imprezy, ale na pewno nie da się tutaj nudzić. Jaka jest twoja ulubiona część Warszawy? Żoliborz. Żoliborz. Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo zielony. Jest to też taka historyczna dzielnica Warszawy, zresztą później sobie pójdziemy, to zobaczycie bardzo wiele przedwojennych budynków, nawet takie wille tam są w okolicach Placu Wilsona. Jest to bardzo cicha dzielnica przede wszystkim, bo wiadomo, centrum, mnóstwo ludzi, chaos i tak dalej, jest to fajne, ale dla człowieka w moim wieku 30 to już czasami człowiek myśli, żeby się, wiecie, gdzieś przenosić, bardziej zieleń, ptaszki sobie ćwierkają i tak dalej. Jest też mnóstwo sztuki. Są artyści, grają na instrumentach, i jak byliśmy dzisiaj rano w sklepie, to po drodze widzieliśmy galerię sztuki, w której leżał pies i na wystawie dosłownie, i przez 3 minuty zastanawialiśmy się, czy ten pies był żywy, czy nie, ale w końcu mrugnął. Tak. A jak wracaliśmy, to zmienił pozycję, także żył. Wpadliśmy do kawiarni właśnie na tym Placu Wiechy. To wspomagacze, bo ja zasypiam na stojąco, tak szczerze mówiąc. Pierwsza podstawowa różnica, i to, czego nie możecie się spodziewać w Stanach Zjednoczonych, zamawiając kawę, to to, że nie dostaniecie filiżanki. Filiżanki. Kartonowe kubki. Zawsze. Tylko. W Warszawie dzisiaj pogoda jest szalona i tylko się rozbieramy i ubieramy. Teraz aktualnie jest zimno, chłopaki się ubrali. Tego mi było trzeba. 2 tygodnie wyjeżdżam stąd. Jest za zimno. Coraz zimniej będzie. Koniec tego dobrego. Wypiliśmy kawkę, a teraz idziemy coś przekąsić tak bardzo szybko, delikatnie, bo później wybieramy się na jakiś obiadek. Idziemy na luksusowe zapiekanki. Tego się nie spodziewałam, jest tutaj zdecydowanie za duży wybór, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na zapiekankę włoską z pepperoni, mozzarellą, pomidorem oraz rukolą. Ze względu na to, że wybieramy się na obiad za niedługo, zamówiliśmy sobie jedną zapiekankę i poprosiliśmy pana, żeby nam przekroił na 3 części. Wygląda przepięknie, w ogóle uwielbiam rukolę, moje ulubione liście. Tak, tylko musimy sobie przekroić, bo pan nam nie chciał przekroić, także będziemy po gryzie jeść na zmianę. Kto pierwszy? Zapiekanka. jest polskim fast foodem. Wiedzieliście? Nie, właśnie się dowiedzieliśmy. Nie no, powiedziałem wam 2 minuty temu, że się znajdzie. No. Mamy być z czego dumni. Tu masz najwięcej siana. Dobre jest. Zdecydowanie przepychota, polecamy luksusowe zapiekanki. Cash zna wszystkie najlepsze miejscówki, nie ukrywam. Jak stwierdził Cash, Warszawa robi się coraz bardziej piesi-friendly w przeciwności do Stanów Zjednoczonych. I tutaj znajdujemy się w tym momencie na placu, ale jeszcze kilka miesięcy temu były tutaj 2 pasy, dwupasmowa ulica. Także fajnie. W ogóle niesamowicie to wygląda. Bardzo kreatywnie i no nie widzę takich rzeczy w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że cały czas to porównuję, ale po prostu to logiczne, nie? Wiecie, jesteśmy na co dzień w Stanach, a teraz widzimy super rzeczy. Czekają na mnie. Jak byliśmy w Chicago w ostatni dzień, to ważyliśmy się, bo musieliśmy ważyć walizki i tak przy okazji po prostu się zważyliśmy. I ja po wczoraj i po dzisiaj mam takie obawy, że delikatnie możemy przybrać. Damy wam znać. Ja tylko masy mięśniowej planuję przybrać. Od pierożków i różnych takich. Masa mięśniowa? Tak. Okej. Zobaczymy, jak się to potoczy. Ale podejrzewam, że wrócimy trochę więksi. Powiem wam, że w tej Warszawie robimy jakieś szalone ilości spacerów i kroków. O godzinie 15:30 mam 14 000 kroków na zegarku, ale genialnie jest móc zwiedzać miasto, jak się ma taką osobę, jak my mamy w tym przypadku Casha, który jest lokalny tutaj i po prostu zna wszystkie takie fajne miejscówki, nie tylko te tak bardzo turystyczne. Także łazimy sobie. Przeszliśmy koło Uniwersytetu Warszawskiego, teraz jesteśmy pod Pałacem Prezydenckim. Pałacu w sumie tak fajnie nie zobaczymy, bo robił remont i jest cały zakryty. No i oczywiście nie mogliśmy pominąć Starówki. Nie wiem, kiedy tu byłam ostatnio, ale prawdopodobnie miałam jakieś 8 lat. Warszawa jest przepiękna, ale nie tylko samo miasto i architektura, ale ludzie. Ja mogłabym sobie siąść tutaj na ławeczce i obserwować tych ludzi, tylko musiałabym mieć... Gołąb mnie atakował. Musiałabym mieć takie okulary, żeby mnie nikt nie widział. Ale naprawdę ludzie wszyscy wyglądają przepięknie i widać, że się ubierają, tak starają się, mają włosy zrobione, makijaż, to jest fajne. Ja bać nie musiał, że nie baju z wysady. Ja nie chcę, żeby ty. Ja nie chcę, żeby ja. Z ciuchami, kurkami, kwasiami zakryli. Właśnie nagrywałam dla was timelapsa i w międzyczasie podszedł do mnie pan, zrobił mi zdjęcie i dał mi taki wydruk. Jestem w gazecie. Dobra, teraz się chyba nagrywa. Wiem, że za dużo nie widzieliśmy i sobie tak po prostu łazimy, ale jak wrażenia generalnie z Warszawy? Bo jakim cudem wy się uchowaliście, nie będąc w ogóle w tym mieście? Nie, ja byłam w tym mieście i to nie raz, ale nigdy tak, żeby zwiedzać, żeby chodzić po mieście, tylko jak coś tam załatwianie. No to się nie liczy. Ja no nie liczy się zdecydowanie. Z wycieczką szkolną jeszcze w podstawówce. Na pewno w podstawówce i nie pamiętam prawie nic z tego. A też się dużo zmieniło przez te wszystkie lata. Na pewno. Kiedy ty byłeś w podstawówce? 40 lat temu? Do wycięcia. No w każdym razie jestem oczarowana Warszawą i tym, że się tu chodzi. Tak. U nas tego nie ma. U nas się chodzi ewentualnie jak jesteś w Parku Narodowym, a tutaj po prostu się chodzi i wszędzie są ludzie. Tak. Wszędzie jest kolorowo, wszędzie są restauracje. Uwielbiam Warszawę. A to naprawdę. I tak jest naprawdę bardzo mało ludzi teraz, bo już jest połowa września i robi się chłodno. Jakbyście tutaj byli dosłownie 3-4 tygodnie temu, w piątkowe popołudnie tak jak teraz, to tutaj wszędzie mielibyście ludzi i rodziny, które sobie siedzą i tak dalej, bo było cieplej. I jeszcze były wakacje. No i to jest też fajne, że gdzie nie pójdziemy, to coś ciekawego jest do zobaczenia. No, teraz jesteśmy w Parku Fontan. I są fontanny. Są fontanny. Jak nazwa wskazuje. Jak się nazywa ta ulica, która jest tutaj obok i dlaczego cię bawi jej nazwa? Wisłostrada. No takie nie słyszałam nigdy tej nazwy. Taka trochę Neostrada. Jestem opóźniona. Wisłostrada. Idziemy zobaczyć Wisłę. Okej, dotarliśmy nad Wisłę. I widzieliśmy już Wisłę z samolotu i to był jeden z tych przykrych akurat widoków, ponieważ widzieliśmy jak bardzo była wysuszona, ale tutaj wygląda bardzo ładnie. No i kolejna miejscówka, żeby pochillować pogadać z Cashem, to jest albo pójść na piwko. Bulwarów Wiślanych. W sensie to najbardziej popularna część jest tutaj most Śląsko-Dąbrowski, dalej jest Poniatowski i bardziej właśnie od tego mostu do następnego jest taka, wiesz, bardziej popularna część tych bulwarów, a tutaj już jest taka bardzo chillowa. Okej, czyli tutaj taka cicha część, ale i tak bardzo, bardzo przyjemnie i zielono. Albo może i będzie miła, jak podejdziemy. Właśnie się ścigamy z tym pociągiem, ponieważ chcemy... Musimy do niego wsiąść, a jeśli nie wiecie, to w Polsce autobusy są na żądanie. No trochę fail. Zamówiliśmy Ubera, ale czekać mieliśmy 20 minut. No i ten gościu, no nie oszukujmy się, mógł się zatrzymać, bo machnęliśmy mu, jak jeszcze był na wysokości przystanku. Ale w Polsce, nie wiem, czy to wina przepisów, czy czegokolwiek, nie ma opcji, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby metry za przystankiem goście wysadził, bo podobno jakby coś ci się stało, to wtedy odpowiadają zakłady autobusowe i tak dalej, ale naprawdę jest taka, że w Stanach bez problemu by ci się zatrzymali, no. W każdym razie mamy spotkanie umówione na 4:30, jest 4:20 i jest taki korek, że nie ma w ogóle taksówek, 20 minut czekania. Sukces! Dotarliśmy na miejsce i jedzie nasza taksówka. Hajki były, bieganie było. Zrzuciliśmy tą zapiekankę, wiecie o co chodzi. Mamy miejsce na obiad teraz. Jest szansa, że ja na tym obiedzie będę spać na stole. Dotarliśmy na Żoliborz i trochę nam się ekipa powiększyła. Siema. To jest nasza agentka Ewa, Kesha, znacie. A to jest Roman Polszy. Jeśli nie znacie, to podlinkowujemy kanał w opisie, sprawdźcie koniecznie. No i Tomasz. Ogólnie jesteśmy w restauracji, która się nazywa 8 Kolonia, tak? Zamówiliśmy sobie jedzonko. Co ty masz? Podpłomyk z kurkami. Podpłomyk z kurkami. Ewa ma chyba falafel. Tak, a my sobie zamówiliśmy jakąś sałatkę. Gado-gado, tak? Gado-gado. Dobra, także my sobie siedzimy, pogadamy i smacznego. Koniec spotkania, gdzie ruszamy? Ja jestem trochę zestresowany, bo jedziemy na spotkanie w salonie Volvo w centrum Warszawy i siemanko! Jedziemy do salonu Volvo na takie spotkanie z widzami i będziemy robili premierę pierwszego odcinka z Jordanii na żywo z ludźmi, a później w sumie nie wiem co. Jesteśmy na maksa podekscytowani. Stresujesz się trochę? Ja? Nie, w ogóle, nie trochę. W ogóle? Nie, no jestem trochę zestresowany, bo no to jest jednak, kurde, no będzie trochę ludzi, jeszcze puszczanie ludziom vloga na żywo, który wcale nie jest jakiś, nie wydaje mi się, że był mega super ciekawy. No może nie wyjdą. No nie zachęcasz, ale ja myślę, że będzie na pewno spoko i jak zwykle nie doceniasz siebie i swoich materiałów. Ale to nic. Jedziemy metrem, mamy bileciki kartonowe. Oddaję. Jesteśmy już w Volvo, chłopaki się przygotowują, ogólnie spodziewamy się około 150 osób i podziwiam ich. Roman będzie hostem takim, będzie prowadził wywiad z Cashem, będzie też premiera filmu, pierwszego filmu Casha z Jordanii i ja już się stresuję za chłopaków, także super. Mam nadzieję, że przyjmuję ich stres przynajmniej. Ja też się trochę stresuję. Ja muszę do łazienki. W tym momencie o 18:20 mam 20 000 kroków na zegarku. Biegałam dzisiaj, byliśmy na jedzeniu, zwiedziliśmy pół Warszawy, poznałam mnóstwo nowych ludzi. No i tak. I jetlag w miarę. Chyba jeszcze efekty kawy odczuwam. Mam nadzieję, że jeszcze mnie trochę podtrzymają. Tak wygląda setup chłopaków. Tu jest Romana miejsce, a tu Casha, bo tak się dopasowali kolorystycznie. Cashu Cashowski, nie będę ci przeszkadzać, ale fokus jest. W sensie mój czy twojego aparatu? Nie, twój. Nie, jestem trochę zestresowany, ale no przeżyjemy, no. No pewnie, że tak, będzie jak dobrze. Zwykle. Przychodzą sami ludzie, którzy cię kochają tutaj, a my będziemy w pierwszym i drugim rzędzie i będziemy cię wspierać i dopingować i jak coś, to będziemy ci podpowiadać. Nie? Ja mówię, oczywiście, że tak. Nie? Ja już mu ułożyłam wszystkie odpowiedzi, więc... Ja mówiłem, żeby dał nam znak, kiedy się śmiać. Musimy taki tajny znak. Jak zażartujemy, nikt się nie będzie śmiał, to żebyśmy trochę nadrobili. Dokładnie. A miejsca VIP ma Ewa i Kaja. Cześć Kaja. Cześć. Bardzo miło Cię poznać. Link do kanału Kai oczywiście znajdziecie w opisie, ale na pewno ją wszyscy znacie. Także Kaja tutaj zajmuje miejsce VIP. My mamy za miesiąc spotkanie z patronami, Tomek się właśnie przygotowuje. Wiecie, słyszałam, że już podobno na dole czekają jakieś osoby, także idę zajrzeć. Ja myślę, że generalnie lato w Polsce jest super, nie tylko w Warszawie. No właśnie, ale to się kończy. Dlatego wyjeżdżam. Lato się kończy niestety, ale o tym później pogadamy. Czas na premierę. Pierwszy raz w życiu jestem posiadaczem walizki kabinowej, bo jakoś nigdy wcześniej nie potrzebowałem takiej. To było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, pewnie za jakieś 2 dni. Na razie, trzymajcie się, cześć! Więc mam nadzieję, że za 10 minut zobaczę tak ze stołowek w górę trochę. Bo wiecie, algorytm w ogóle. Trzeba od unsubuje. Tak. W ogóle bardzo fajne... Kurde. Coś mi nie idzie. Chyba Cash mnie stresuje. Nie mogę wyjść. I jeszcze podsłuchuję. Najlepsze jest to. 2 pasy ulicy i zrobili plac. 8. kolonia. Znacie 8. kolonię? Także niemiło. Przepraszam. O, gość co dużo nałożył sobie. Przepraszam. Chłopaki się przygotowują ogólnie. Mamy tu jakichś beatboxerów? W ogóle w Polsce się prasuje pościel? Dlaczego? Twoja mama prasuje pościel? Ja myślę, że tak. Nie wiem szczerze, ale chyba tak. Na patyku lepsze, no. Mhm. Tak. A co, ty jadłeś to? Mhm. No co ty gadasz? To z Polski jest. No ja wiem, ale nikt nie zna. Myślę, że jak przyjechaliście ze Stanów, to tutaj przyjechaliście, nie wiem, że my nic nie mamy. Właśnie wy macie wszystko. Patrz, dalej trzeba czekać, no.